Cześć, tu MT Urbex. Dzisiaj jesteśmy w okolicach miejscowości Trzebień. Zwiedzamy sobie dzisiaj prawdopodobnie opuszczoną jednostkę wojskową. Zresztą jednostka to może nie była, bo za małe to jest. Tak, ale coś raczej wojskowego, bo tutaj dużo jest terenów wojskowych w okolicy. Jak coś nam się uda ustalić, to będzie na pewno w opisie filmu. Bo nie oszukujemy, że byliśmy tutaj teraz spontanicznie, przejazdem. I zobaczyliśmy z drogi te zabudowania. Mamy jeden budynek. Tutaj są garaże. No i tam trzeci budynek, taki bardziej wyglądający jak biurowiec. Na całym terenie jest tutaj totalne świetnisko. Hotele samochodowe, części. To nie przejdziemy. Ty. Czekaj. Jest cały kurwa. Nie, to nie ma sensu nawet czegoś. Zobacz, tutaj ściana to w powietrzu jest. No, dlatego mówię, tutaj nie ma sensu. Nie ma co. Ja wiem w ogóle, czy ten budynek lepiej nie odpuścić. Bo skoro on ma główną konstrukcję nośną. A jest może drugie wejście? Nie jest cały naruszony, chłopie. Nie jest cały naruszony, to widać. I to od środka, aż dziwne, nie? No. Chyba, że ktoś jakieś, nie wiem, może szyny wycinali. Wiesz. I wiesz, straciło podporę. I spadło. Myślę, że lepiej będzie odpuścić. Zobacz, jak to z tej strony wygląda. Tym bardziej, że nic ciekawego tu nie ma. Widzę, że zostaje opuszczone. Mamy. My idziemy do pozostałych bloków chyba, nie? Czy idziesz z nim? No to idź jak chcesz, tylko z tej krzywdy nie zróbcie. Co? Tak. Chłopaki idą ryzykownie do tamtego budynku. My pójdziemy do pozostałych. Mamy łączność na krótkofalówkach, także mamy komunikację ciągłą. Garaże, tutaj podkłady kolejowe. Tomek, weź tam nagraj coś z tych budynków. A gdzie z tego budynku, w którym wy jesteście? No nagramy, to tu jest hala remontowa i jest normalnie wjazd duży, tak jakby nie na jakąś wysoką ciężarówkę. No, czyli jak tam podają. To jakaś hala. Ja myślę, że to należy do brygady zmechanizowanej. Najprawdopodobniej tutaj, sądząc po ilości garaży. No, także tam będziecie mieli jakieś przebitki z tamtego budynku. Tak, no, dużo po tym terenie nie zostało. Same świetnisko ładnych artefaktów mówiących o tym, co tu mogło być. No, na razie nie znaleźliśmy. Ale garaż się trzymają, nie widać jakby, żeby cokolwiek tutaj się waliło. Proszę bardzo, płyty azbestowe. Rakotwór, trzecie dostwo. Tutaj garaż jest koniec. I możemy przechodzić do budynku biurowego. Ja nie wiem, co tam było, ale wygląda bardziej jak biurowiec. Więc też tam się udamy. Wchodzimy do tego budynku biurowego. Tu mamy takie podpiwniczenie. Taki parter, jakby lekko taki pod ziemią. Może jeszcze jest coś jeszcze niżej. Jakiś poziom, ale szczerze powątpiewam. Nie ma tutaj
schodów w dół. Wyjdziemy do góry. To jest kolejne wejście. I gumoleum. Takie butelki gumowe. Tak jak to były w szpitalu poradzieckim w Legnicy. Rozwiązanie radzieckie, z tego co mi wiadomo. To właśnie Rosjanie tak budowali. Każde pomieszczenie, oprócz korytarzy, jest właśnie z takim gumoleum. To jest piętrze, nie? Jakby jedna osoba tak. Kolejne. Tu już chłopaki do mnie doszli, dotarli. Każdy normalnie to budynek to nasze, tak? A może na początku, od razu idziemy tak. Co? Od razu na taki schod będziemy eksplorować? Tak. Tak, to są puste pomieszczenia, bo może coś się znajdzie. To tutaj jest już taka szkoda. Zwykle im wyżej, tym lepiej. No to proszę wykrywanie normalnie. No, im wyżej, tym lepiej jest zawsze. To jest posadzka w szkole. No bo chcemy. Bo musimy. Zaraz czekaj, znaczy to jest nadanie. Ty, to za nadanie nie ma wyjścia? No właśnie. Musi być chyba. Sala. Patrz, o to. Aha. A to faktycznie mógł być. Chociaż. No nie, no to jest, to nie jest basen, na pewno nie. Nie, nie wygląda. Chcesz może jakiś? Albo na węgiel, jak potłownia było taki spalny. A w no, w sumie. To czarno, bo to jest. Tak mogło być. No, chodź. Lecimy do Ameryki. Ja uwielbiam te twoje miny. Ale serio, mówiłaś mi chciał, ale tak, nie makuje tak się. Jakaś drobina by była gdzieś. A to toalety były na bank. Tutaj to samo. Tu łaźnia. No. Weź to. Ktoś czuje, że wejście na dach już nie ma. Nie, już nie ma. Nie ma. Po drabinie było, nie? Ale dziwne. Może od zewnątrz tak już schodzili. A może ty? Może była gdzieś drabina na ścianie? Tak, tak. Ale obeszliśmy budynek, ja nie widziałem drabiny. Jak już to powinno być od tamtej strony. Dobra, jedziemy. Dobra, wyłączamy. Schodzimy teraz w dół. Jak się okazało, jest tutaj druga klatka schodowa. No, zobaczymy te piętra jeszcze. Chyba tak. Ale no wiesz, tutaj nic ciekawego nie ma, same ściany już. Kompletnie nic. Nie wiadomo co to było. No. Żadnego artefaktu. Wszystko wyryte do gołych ścian. Nie pokazuje mi się na tu już parter. Dawaj, dawaj, sprężaj się! Po wojskowemu!
Dobra, więc puszczamy teren. Bo nic tu po nas tak naprawdę. Pokażemy jeszcze z wierzchu, z zewnątrz, jak to wygląda. Tutaj dużo fragmentów stolarki okiennej, parapetów. No i nic innego jak dużo śmieci. Obiekt znajduje się przy ruchliwej drodze, dlatego też tutaj trafiliśmy, bo tak jak mówiłem na początku, był to jedynie przypadek tego, że tutaj trafiliśmy dzisiaj. Także to by na dzisiaj było wszystko. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale tam na dole i do zobaczenia w kolejnym filmie.